Cześć, czołem, witajcie. Pozdrawiam z Wyomingu. 9:40 już tutaj stoję, więc 20 minut będzie dycha. Szybką inspekcję zrobię, tylko pojazdu, olej i płyny, ewentualnie światełka i co tam. Oponki. Jest troszeczkę zimno. Włączymy tylko światełka. Kolega pojechał tam 126 unit. Pozycyjne włączyłem, tylko czym się świecą. Dobra, te błoty nalałem, wczoraj trochę jeszcze sprzątałem. Traka, jak przyjechałem tutaj o 11, bo już miałem trochę bałagan i wypadało posprzątać. Zwłaszcza, że mi szybę zmienili z przodu, mam nową, bo miałem już tak popękaną. Tak. Wiele chipów miałem, chyba z 5, no i 2 pęknięcia. No i trzeba było ten szybę wymienić, bo tam trzeba było kamerę założyć. Ubezpieczenie wymaga kamery w trakach, bo niby jest lepsza stawka, lepsza zniżka. Dlatego szef pozakładał te kamery w wszystkich trakach. W razie gdyby coś się zdarzyło, to jest szansa się obronić, że to nie twoja wina. Nie wiem czemu ten mi nie mruga. Ten kierunkowskaz nie mruga. Mam włączone awaryjne, co nie? Ale już chyba miałem jakiś przypał i nie wiem, czy to nie z tą naczepą. Że. Że mi tak nie świeciła właśnie. Tutaj świecą w koniu, a w naczepie nie. Dziwne. Teraz włączę kierunkowskazy. Zobaczę, czy prawy świeci, no trochę kiepsko. Dobra, kierunki mrugają. Odpalę go, napompuję i już. Zimno jest. To od razu mówię, że jest zimno. Sprawdzić olej, ale jest na full, ja wczoraj sprawdzałem, oleju nie ubywa nic. Zapomniałem, odpaliłem silnik. Dobra, sprawdzę jutro. Płyn też dolewałem wczoraj, a nie używałem spryskiwaczy, więc jest ok. Ten kierunkowskaz mi zmylił. Jeszcze raz popatrzę na prawy, czy jest ok. Bo tak samo miałem właśnie kiedyś, tylko nie pamiętam, czy to była ta naczepa, że na awaryjnych coś nie mrugało. Nie wiem, gdzie tutaj wina jest, ale nie mruga mi ta lampka. Aha, kiepsko, chyba się lampka spaliła. Dobra, trzeba będzie zgłosić. Kurde, to jest zapomnę, tu jest schowana, nie wypcham jej, bo ją by trzeba było tylko tutaj. Ale to wszystko zmrożone, teraz ta guma jest tak zmrożona, że hej. Ale mi w ogóle tutaj kierunkowskaz na czepie nie świeci. Dziwne. Nie, tu jest coś. Chyba jeden pin coś nie łączy. Muszę sprawdzić już. Poruszam tylko wtyczką, wyciągnę wsadzę, może będzie ok. Uciekamy.
zbieram. Czasu mi brakuje, bo nie dojadę na 8. Jeszcze godzinę stracę, bo w Amarillo pierwsza zrzutka w Teksasie jest na 8 ustawiona, nie dam rady. Ja coś czuję, że 2 godziny mi braknie. Wczoraj trochę późno wyjechałem. Miałem wyjechać trochę szybciej, ale czekałem jeszcze na płyn do paliwa, na dodatek, aż mi szef przywiezie, no i trochę mi zeszło. No, tak czasami bywa. Rzucę tylko okiem. Czy kółeczka się kręcą? Po prawej tak. Po lewej też, to jest najważniejsze. Nie wiem, czemu mi nie świeci prawy kierunkowskaz na czepie. Prawdopodobnie... Jakiś ten bolec jeden nie łączy. Wczoraj świeciło, bo zawsze jak biorę naczepy, włączam awaryjne i sprawdzam, czy wszystkie kierunki działają. No i działały. A dzisiaj już w tych mrozach, znaczy w Calgary też mrozy, minus 30, tutaj minus 27, czyli jest podobnie. No co zrobić? Popatrzę, jak będzie troszkę cieplej gdzieś bliżej Teksasu. Może wezmę płaski śrubokręt. No i ten, no i spróbuję te piny troszkę porozginać na zewnątrz, może nie łączy. Albo kupić jakiś płyn i przepłukać sobie tą kostkę, bo tam bardzo gęsto ten smar tam taki, kurde, zgęstniały. Może trzeba troszkę tam przepłukać i porozginać. A może złapię konekcję. Wczoraj było, dzisiaj nie ma. Ale to są właśnie uroki zimy. Że elektryka wariuje, wszystko się kurczy, mrozy robią swoje. No nic, będzie jak będzie. Lecimy, do celu mam 844 mile. No dzisiaj zrobię z 700, bo jest Wyoming, Colorado, tam się dobrze jedzie. Muszę trochę szybciej pojechać, żeby dzisiaj dużo ujechać. A na jutro zostawię z 2 godziny jazdy na pewno. No ale godzinę stracę, zanim ruszę, to te 2 godziny, co jutro będę jechał, to chyba będę 2 godziny spóźniony. No zobaczymy. 2 dni, no do Amarillo jest trochę mało. Bo tam miałem 2450, prawie 2500. Do klienta z bazy i no, w 2 dni 2500 jest ciężko zrobić. Po Stanach jest ciężko. Zwłaszcza, że wczoraj miałem Montanę. Montana jest wolna. No, dzisiaj Wyoming to będzie lepiej. Będzie lepiej i Colorado zresztą też. Denver objadę wodnicą płatną. Choć z tego co wiem, ona za bardzo płatna nie jest. Oni mają te kamery, one chyba nie działają. Nie robią zdjęcia. Już tyle razy jeździłem i Rostek, jedź tym pick-upem, bo mi kamykami rzucasz, kurde. Muszę teraz zwolnić. Mam nową szybę, kurde, bez chipów i chciałbym mieć jak najdłużej nową szybę. 3 miesiące, kurde, szyba do wymiany. Nowy track. To jest właśnie efekt zimy. Piasek, a w piasku kamyki. To tak właśnie jest, że sypią piaskarki, ale kamieni tam nie brakuje. Mógłbym dzisiaj 8 godzin pojechać i stanąć. Także te pół godziny, które bym musiał wykręcić, jechać 3 godziny, to bym zyskał na jutro. No ale jutro mi się skróci czas pracy. Ja mam de facto 6 zrzutek w Teksasie. No i chciałem jutro zrobić ze 3. I jakby się udało, pojutrze następne 3. Gdzie? No to się dowiecie w swoim czasie. Na razie pierwsze co mamy to, tak jak mówiłem, Amarillo w Teksasie.
wiatru nie ma, mój ładunek nie jest ciężki, więc tego się obawiałem, żeby mi tylko wiatr nie wiał w Wyomingu, bo czasami potrafią zamknąć, znaczy droga jest otwarta, ale jest zamknięta dla lekkich traków, co mają naczepy wysokie, typu właśnie drive-up czy tam lodówka. Nieraz tak bywało, że jechałem lekko i pisało, że jest zamknięta dla tych właśnie wysokich naczep. Z lekkim ładunkiem. No ale jechałem trochę wolniej, no jakoś tam się męczyłem. Grafik miałem napięty. Ale dzisiaj widzę, że wiatru zero. I oby tak było do samego końca. Mokra, paruje nieźle, że nawet widoczność osłabia, zwłaszcza jeżeli chodzi o małe samochody, które gdzieś tam w tej mgle jadą, ale widać, w miarę widać, gdzie daleko jest za mną. Co ciekawe, że jest mokra, a paruje jakby było nie wiadomo jak ciepło, a de facto nie jest ciepło, bo jest minus 19, więc no i gostek, sypiesz mi po szybach. Jedź jak najdalej. Ale słoneczko musiało przygrzać, asfalt ciemny, no i coś zaczęło parować z tego asfaltu. Chwilowo lekko za chmurami słońce, ale paruje dalej. Ciekawe zjawisko. No jeszcze kawałek Wyomingu i za niedługo Colorado. W każdym bądź razie południe Wyomingu troszkę te drogi są bardziej mokre i lekko ośnieżone niż na północy. Ciekawe jak w Colorado będzie. 533 mile do celu. No ale jeszcze jazdy, a jazdy zostało. Co prawda pół godziny muszę zrobić ze przerwy. Ale nie tak szybko, jeszcze mam 3.30. A ogólnie jazdy 6.45. OK. Wjeżdżamy do Cheyenne. Stolica Wyomingu. A że Wyoming jest mało zaludniony, no i miasta nie są zbyt mocno zaludnione. Nie wiem, mniej więcej 60 tysięcy może być więcej. No, ciężko powiedzieć, ile jest w tym roku. Ale miejscowość nie jest zbyt ludna. Ta stolica. Rzut beretem i jeszcze kawałek i koniec. Koniec tego miasta i koniec tego stanu. Colorado dzisiaj nie wiem, czy całe przejadę. Ciężko mi powiedzieć. Może pod koniec stanę. No, fajnie byłoby wjechać do Teksasu, ale zobaczymy, jak to będzie. Warunkami na drodze trochę dalej.
Więc lecimy nim na lajmo. Wjechałem już w 287. Tu traki stoją po boku, żaden nie wjeżdża głęboko. Może dlatego, że śnieg. A ten odjeżdża. O kurde, tu mnie ściąga. Dobra, staniemy za tym. Dobrze, że tam nie pakowałem głębiej. Zostawię go na włączonych awaryjnych. Choć nie. Muszę tylko ten wziąć, oczyścić szybko lampy. Bo z tyłu na pewno będę miał zakurzone. Dobra, na off duty przeszłem. Pół godziny pauzy, trzeba wykręcić. Na układy nie ma rady. Zima na całego w Colorado. Ciekawe jak tam niżej. Nie mam pojęcia jak tam niżej. Tylko mu podniosę obroty. Idę szybko, zobaczę. Zobaczymy czy te kierunkowskazy świecą. Ten świeci. Naklejało. Śnieg się tu naklejał, a to nie szkodzi. Będzie troszkę cięższa naczepa, bo nie jest ciężka. Dobra. Tutaj mniej więcej widać. Kierunkowskaz świeci. Ale się tu okleił. Się okleił. Tu się świeci, ok. No, lampka świeci dalej, bo ona się naprawiła w Wyomingu. Jak ruszyłem, kawałek potem jechałem, zwracałem uwagę. To już kierunkowskaz widziałem, ten w prawym lusterku.
Więc ja mówię, był jakiś problem z konekcją, z tym, no, z przejściem prądu, czy jak to nazwać. Dobra, tu też świecę. Także trzeba szybko sobie coś zjeść. I już. Normalnie jak na Alasce. Marzec. Gdzie jest który trzeci? Trzeci. A zima dowaliła. Znacznie lepiej. Troszkę, kurde, tam na początku trak jechał i zamulał. Bardzo wolno jechał, aż za wolno. I nie szło go wyprzedzić dopiero w jakiejś tam miejscowości, gdzie była dwupasmówka. Tego wszyscy wyprzedzili i można jechać. Myślę, że w Oklahomie będzie już znacznie lepiej, choć do Oklahomy jeszcze kawałek mam. Mam nadzieję, że gdzieś tam dojadę. Choć jazdy mam jeszcze 2,5 godziny. No zobaczymy, jak to będzie. Będzie jak będzie. Do celu jeszcze 257 mil. 413 km od Google'a. Na razie gonię, żeby jak najwięcej nadrobić, żeby jutro mieć jak najniższe spóźnienie. Dzwoniłem tam do firmy na emergency, bo ci niedziela, sobotnia, niedziela. Że będę godzinkę, półtora spóźniony. Może się uda, że mniej. Troszkę tu nadgonię, a jest trochę wiosek i tam jest zwolnienie niestety. Na 40-30 mil. Coraz mniej, co mnie bardzo cieszy. A cieszę się, że jadę do ciepłego, do Teksasu, w moje ulubione strony. Żebym powiedział jak zabuga. Okej, dobra, lecimy. Nie ma co marudzić.